Jacek wracał do domu po wielu godzinach spędzonych w pracy, ale wtedy zaczął odczuwać zawroty głowy i nagle zapadła ciemność. Chłopak ocknął się w dżungli. Kiedy się rozejrzał, zauważył w pobliżu jaguara. Jacek musiał uciekać. Przed sobą zobaczył trzy ścieżki, którą powinien wybrać. Pierwsza ścieżka jest spowita mgłą, więc mógłby się jeszcze bardziej zgubić. Druga ścieżka prowadzi do stromego, skalistego terenu, który może go spowolnić, jeśli jaguar zdecyduje się go gonić. Chłopak powinien więc wybrać trzecią ścieżkę. Ale hej, może jesteś prawdziwym poszukiwaczem przygód w przeciwieństwie do Jacka. Daj nam znać w komentarzach, czy wybrałbyś inną drogę. Jacek podążał wybraną drogą i dotarł do brzegu rzeki. Coś było nie tak. Co zobaczył chłopak? Oto pytanie dla ciebie, które jest jednocześnie podpowiedzią. Jaką najdziwniejszą rzecz znalazłeś w wodzie? Opowiedz nam o tym w komentarzach. Spójrz w nurt rzeki. Są tam małe historyczne artefakty unoszące się na wodzie. Jacek wyłowił jeden ze starożytnych artefaktów. Jednak gdy tylko to zrobił, tuż obok jego głowy przeleciała strzała i wbiła się w drzewo. Ktoś go zaatakował. Co powinien zrobić chłopak, aby uciec? Nie pozwól, by Jackowi stała się krzywda. Widzisz te gigantyczne liście? W rzeczywistości zakrywają one wejście do jaskini. Jacek powinien się tam ukryć. W jaskini było zupełnie ciemno, ale na szczęście Jacek miał w kieszeni zapalniczkę. Idąc dalej w głąb jaskini, potknął się o coś. Kiedy sprawdził, co to, zobaczył trzycyfrową kłódkę szyfrową zakrywającą tajne drzwi do podziemnego tunelu. Obok znajdowała się również notatka podpowiadająca właściwą kombinację. Przyjrzyj się jej. Czy możesz pomóc Jackowi złamać kod? Czy potrafisz znaleźć odpowiedź i zapisać ją w komentarzach szybciej niż inni detektywi z jasnej strony? Sprawdźmy. Odpowiedź brzmi 042. Czy udało ci się to zrobić dobrze? Jacek wszedł po schodach prowadzących do podziemnej komory. Wtedy podbiegła do niego kobieta i powiedziała: proszę, pomóż mi uratować mojego męża. Zły doktor go sklonował. Nie wiem, który z nich jest moim prawdziwym mężem. Mam tylko jedną szansę. Jak Jacek może odróżnić klona od człowieka? Mąż tej kobiety nie ma zbyt wiele czasu. Wskaż go w komentarzach, zanim będzie za późno. To facet po prawej. Jeśli udało ci się dostrzec plakietkę z imieniem, którą ma na sobie kobieta, zobaczyłeś, że ma na imię Lauren. Spójrz na tatuaż na ramieniu tego faceta. To litera L, a więc to on jest prawdziwym człowiekiem. Gdy tylko Jacek pomógł kobiecie uratować jej męża, do komory wszedł archeolog o wyglądzie złoczyńcy. Gratulacje, zdałeś mój test! Wiedziałem, że złapałem najsprytniejszą osobę, która pomoże mi znaleźć koronę nieśmiertelności Królestwa Solaris. Dopiero gdy będzie moja, pozwolę ci wrócić do domu. Teraz musimy podejść do świątyni, aby sprawdzić, do której bramy pasuje mój klucz. Gdy dotarli na miejsce, zobaczyli czworo drzwi. Które z nich jest właściwe? Jak myślisz, co kryje się za niewłaściwymi drzwiami? Napisz w komentarzach. Klucz, który mają, otworzy trzecie drzwi. Drzwi zaprowadziły ich do pustego pokoju. Były tam tylko trzy patyki i notatka na podłodze, która mówiła: rozwiąż to, a zobaczysz następny krok na ścieżce do życia wiecznego. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz tu uwięziony na zawsze. Zamień te trzy patyki w cztery, nie łamiąc ani jednego. Jak to zrobić? Jeśli zauważyliście grę słów w tym tekście, umieśćcie emoji w komentarzach. Wystarczy, że stworzą kształt czwórki, a do tego wystarczą trzy patyczki. Nagle ściany zaczęły się rozsuwać, rozszerzając przestrzeń na znacznie większy obszar. Jacek zdał sobie sprawę, że są teraz w labiryncie. Wtedy za nimi pojawiła się gigantyczna kula, która zmiażdży ich, jeśli nie znajdą wyjścia. Spójrz na labirynt z lotu ptaka. Pomożesz im znaleźć wyjście? Daj nam znać w komentarzach, ile sekund ci to zajęło.
Oto ścieżka, którą powinni podążać, aby wyjść z labiryntu. Na końcu labiryntu znajdowały się cztery różne kolumny z obrazami kropkowanych kwadratów. Zły archeolog powiedział: musimy nacisnąć obrazek, który różni się od pozostałych. Jeśli naciśniemy niewłaściwy, uruchomimy pułapki. Jak myślisz, jakiego rodzaju są to pułapki? Napisz to w komentarzach. Czwarta kolumna jest inna. Po naciśnięciu właściwego obrazka otworzyło się tajne przejście prowadzące do okrągłego pomieszczenia pokrytego czterema różnymi lustrami na każdej ścianie. Po środku znajdował się piedestał ze starożytnym zwojem, na którym widniał tekst: ścieżkę do korony nieśmiertelności znajdziesz tylko za prawdziwym odbiciem. Ale gdy wybierzesz niewłaściwe, skończysz w grobowcach. Które lustro powinni wybrać? Kto z Twoich znajomych najszybciej dostrzeże różnicę? Piszcie w komentarzach. Lustro na tej ścianie odbija nieco inny kolor niż pomieszczenie. To lustro pokazuje pająka na suficie, którego w rzeczywistości tam nie ma. Trzecie lustro ukazuje nieco zniekształcone odbicie. Powinni więc wybrać czwarte lustro. Okazało się, że lustro było kolejnymi drzwiami. Drzwi otworzyły się i zaprowadziły Jacka i archeologa do innego pomieszczenia. Były tam cztery posągi strażników, wszystkie oprócz jednego trzymały w rękach kamień szlachetny. Ten bez kamienia szlachetnego nagle ożył i powiedział: umieść odpowiedni kamień szlachetny w moich rękach, albo zamienisz się w posąg tak jak ja. Spójrz na te kamienie szlachetne na podłodze. Który kolor jest właściwy? A tak przy okazji, może zdradzisz nam swój ulubiony kolor w komentarzach. Aby wybrać odpowiedni kolor, należy przyjrzeć się wisiorkom na szyi każdego posągu. Pierwszy, trzymający czerwony kamień szlachetny, ma symbol ognia. Drugi, trzymający zielony kamień szlachetny, ma symbol ziemi. A ten z żółtym kamieniem szlachetnym ma symbol powietrza. Ponieważ czwarty posąg ma symbol wody, oznacza to, że musi trzymać niebieski kamień szlachetny. Gdy Jacek umieścił właściwy kamień szlachetny, wszystkie posągi strażników zaczęły się poruszać, odsłaniając posąg króla noszącego koronę nieśmiertelności. Figura ożyła i powiedziała: odpowiedz na moją zagadkę i pokaż, że jesteś godzien nosić moją koronę. Nigdy nie odpoczywa, nigdy nie stoi w miejscu. Porusza się cicho, od wzgórza do wzgórza. Nie chodzi, nie biega, nie kłusuje. Tam, gdzie go nie ma, panuje chłód. Co to jest? Odpowiedź jest ukryta w nazwie królestwa. Daj nam znać w komentarzach, czy dobrze trafiłeś. Gdy Jacek udzielił poprawnej odpowiedzi, posąg króla wręczył mu koronę nieśmiertelności. Jednak zanim chłopak zdążył ją chwycić, archeolog zaatakował go i zabrał artefakt. Wtedy pomieszczenie zaczęło wypełniać się wodą i pojawiło się troje drzwi. Pierwsze prowadziły do urwiska z ostrymi skałami, drugie prowadziły do pomieszczenia wypełnionego toksycznym gazem, a za trzecimi znajdował się lew, który nie jadł nic od 3 miesięcy. Którymi powinien uciec Jacek? Do dzieła! Napisz swoją odpowiedź w komentarzach, zanim woda wypełni pomieszczenie. Powinien wybrać trzecie drzwi. Lew, który nie jadł od 3 miesięcy, nie byłby żywy. W chwili, gdy Jacek przekroczył próg, otworzył oczy i zobaczył, że leży w swoim łóżku. Okazało się, że to wszystko było snem. Ale czy na pewno? Jak sądzisz? Wrzuć emoji korony do komentarzy, jeśli zauważyłeś to od razu. Spójrz! Korona nieśmiertelności jest tutaj. To nie był sen.